Witam. Słońce wyszło po raz kolejny nad Warszawą, a w szczególności nad członkiem społeczności Życie bez kredytu. Otóż kolejny raz ustalenie nieważności umowy Deutsche Bank. Jak wiemy, 100% wygrywalności, tak to nazwijmy. Sąd oczywiście oparł się na abuzywności kredytu, tych klauzul przeliczeniowych, które są w kredycie odpowiedzialne za kwestie przeliczeń. Oczywiście większość tez będzie przedstawione w uzasadnieniu pisemnym, natomiast najważniejsze jest, że saldo kredytu spada do zera, że mamy ustalenie tego nieważności tego kredytu. Akurat sędzia zbyt nie była rozległa w ustnym uzasadnieniu, natomiast to, co jest najważniejsze, to fakt tego, że jest kolejny raz ustalenie nieważności, co ponownie powoduje, że mamy przeświadczenie tego, że te umowy są nieważne. Oczywiście kwestia rozliczeń stron pozostaje do rozstrzygnięcia ostatecznie przez apelację i tak też będziemy wnosić. Koszty wszystkie są zasądzone na rzecz frankowiczów, dlatego że wygrali w całości postępowanie. Także dziękuję. Niedługo będziemy widzieć się na żywo już zapewne z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Za tydzień zaczynamy relacje dla Państwa. Natomiast jak widać, wcale wyroki TSUE ani też Sądu Najwyższego nie są potrzebne sędziom do unieważniania umów, które są nieważne z mocy prawa, jak zresztą można się przekonać, zapoznając się z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Także dziękuję serdecznie na dziś. Pozdrawiam serdecznie.